Cześć i czołem, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Detonauts. Dzisiaj uzbieramy pieniądze potrzebne na dostarczenie ciepła do mieszkania, które otrzymałem od wuja w pierwszym odcinku. Jak już wspomniałem, otrzymałem mieszkanie od wuja, któremu wyremontowałem przyczepę. W tej chwili mam 5000 dolarów. Z tego co kojarzę, to 6000 potrzebuję, aby doprowadzić ciepło do mieszkania. Jest miesiąc pierwszy, dzień 29. Dobra, i teraz tak, przegląd nieruchomości. Przegląd nieruchomości, slums. Twoje nieruchomości, tak, dokładnie. To jest to mieszkanie, które otrzymałem. Podłącz ogrzewanie, 6000. Dokładnie 6000 brakuje do tego, aby móc podłączyć ogrzewanie w mojej nieruchomości. No, a bez tego nie można remontować, ponieważ jest to wymagane. Brak polnych pokoi. No, wezmę się za to mieszkanie, pewnie sprzedam je z sporym zyskiem, ale najpierw muszę wykonywać różnego typu zlecenia, aby dobić do tych 6000, aby w ogóle zarobić pieniądze na remont, który jest w tej chwili istotny. Tak prezentuje się całe miasteczko. Jest tutaj mnóstwo ludzi, jest tutaj mnóstwo nieruchomości. Myślę, że tutaj będzie naprawdę co robić. Gra będzie się rozwijać, jest to gra z otwartym światem, także będzie też sporo aktualizacji, nowości, co zapowiadają twórcy. Oczywiście ekipa to w dużej mierze Polacy, także tym bardziej warto zagrać w tę grę, tym bardziej zachęcam i polecam wszystkim wypróbowanie i wspólne rozgrywki. Jeżeli grasz, to napisz śmiało w komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytania, to również pisz w komentarzu. Przede wszystkim napisz, co myślisz o tej grze, bo jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza jeżeli oglądałeś pierwszy odcinek na moim kanale. Dobra, przechodzimy zatem do roboty. Trzeba się wziąć za pracę, a nie tutaj gadać i gadać. Dobra, 5430 dolarów mam już na swoim koncie. I teraz tak, przechodzę sobie do smartfona, następnie wybieram zlecenia i zobaczymy, co my tutaj mamy. Pilne, potrzebuję wybudować nową łazienkę w mieszkaniu. Wymagania, stwórz nową łazienkę, budżet 4000, do zarobienia jest 1750. Są też wskazówki istotne, wymagane wyposażenie, podłogi, mniej istotne jest preferowane wyposażenie. Dobra, akceptuję, biorę pierwszą ofertę i tak będę musiał je wszystkie wykonać, aby zarobić te pieniądze, które potrzebne są do ruszenia mojego mieszkania. Dobra, zatem teraz wybieram lokalizację tego budynku, w którym mam wykonać zlecenie. Klikam i wybieram opcję rozpocznij remont. No to zaczynamy zabawę, co to za lalka. Dobra, no więc tak, łazienka, wanna lub kabina prysznicowa. No to myślę, że weźmiemy pokojowo kabinę prysznicową. Nie, wannę. Weźmiemy wannę. Ile mamy do wydania? 4000 dolarów. Ile rzeczy do zrobienia? No jest tego trochę, także szastać na pierwszy rzut, pierwszy zakup za bardzo nie można. Weźmiemy, powiedzmy, wannę middle i wstawimy ją tutaj. O, tu będzie idealne miejsce na wannę. Dobra, pasuje jak najbardziej. Dobra, przesuniemy się troszeczkę, zbliżymy, no i czas na malowanie. W sumie to najpierw powinienem malować, dopiero później dodawać wannę i w ogóle całe wyposażenie. Ale dobra, niech tak będzie. Jeszcze podłoga. Laminat lub płytki. Laminat lub płytki. Najdroższy laminat byłby taki. Płytki najdroższe to te. Na razie jeszcze nie ma odblokowanych kolejnych płytki. Na przykład takie. O, jak najbardziej pasują. No to biorę takie. Laminat jednak nie. No i czas na malowanie. Dobra. Wykończ ściany na szary kolor lub żółty. Wybiorę szary. Pyk. Bardzo fajny kolor. Taka tapeta, można powiedzieć. No i lecimy dalej. Proszę bardzo. Ściany gotowe. Tak to się prezentuje z bliska. Całkiem spoko.
Dobra, pora wykończyć tą łazieneczkę i przytulić trochę mamony. Umywalka łazienkowa. Mamy 2695 do wykorzystania jeszcze. Umywalkę weźmiemy na przykład tą. Ta będzie pasowała jak najbardziej. Okej, ja troszkę kamerę obrócę. Tak. Przybliżę się. Myślę, że postawimy ją tutaj. Dokładnie tutaj. Umywalkę łazienkową. Coś nie bardzo. O, pyk. Nie, dalej coś jest nie tak. Przestaw. Dobra. Co jest? Mebel wymagany, brak dostępu do mebla. Mebel wymagany, brak dostępu do mebla. Ciekawe. Kompakt WC. Chyba chodzi o kompakt WC. Nie. Dobra, mebel. Czas dodać mebel. Za chwileczkę, ale najpierw toaleta. Myślę, że w tym miejscu spokojnie może się znaleźć. Dalej, szczotka do WC. Weźmiemy tą z górnej półki za 45 dolców. Dobra, jest i to. Lecimy dalej od razu, papier toaletowy. Z tej strony. Może być z tej strony, w tym wypadku przesuniemy tą umywalkę. Obrócimy ją, bo zwyczajnie po prostu źle ją postawiłem. Jest teraz wszystko git. Dobra, preferowane meble, zegar ścienny, roślina naścienna, zegar. Dobra, no to szukamy zegara teraz. Zegar. Gdzie ty jesteś? Zegarze. Na pewno nie tutaj, co było gdzieś tutaj. Pyk. Ty. Dobra, tutaj nic takiego nie widzę konkretnego. Zegar. Kurczę, zegar, gdzie jesteś? Tutaj, no pewnie, że tu. Nie tutaj. Dobra. Szukam zegara. Tu jest. Coś takiego? No, czemu nie? Czemu nie? Ale może nie z tej strony, tutaj lustro by się przydało. Zegar? O! Która godzina dla siedzącego na toalecie? To dość istotne, żeby wiedzieć, która jest godzina. Zatem zegar jest potrzebny jak najbardziej. Roślina naścienna. No to dobra, przechodzimy teraz roślinkę. Znajdziemy naścienną. Czy to było tutaj? Tutaj. Dobra. Peperomia naścienna. Peperomia. Może być peperomia. Damy ją na przykład w tym miejscu. Całkiem sympatycznie wygląda. I uwaga, zostało jeszcze 1872 dolary. No to myślę, że jakieś lustro. Jakieś lustro do łazienki. Jest tutaj w ogóle lustro. Suszarkę na pranie? Nie, bo tu pralki nie ma. Tak naprawdę. Dobra. Lustro może tu będzie. Obraz może też damy. Jest lustro? Lustro jest, ok. A więc w tym miejscu lustro. Chyba, że nie, może to drugie. O, nie będzie lepsze. A, tu jest takie bardzo duże. No nie, tutaj to nie pasuje akurat. Damy zatem to lustro. Nie da się go obrócić. No to tak niech będzie. Trochę śmiesznie. Ale, no tak, unikatowo, można powiedzieć. Dobra, okej. Generalnie wszystko byłoby gotowe. Dorzucimy jeszcze jakiegoś światuszka. Na przykład tutaj, w to miejsce. I jeszcze coś dorzucę, bo zależy mi na dobrej opinii. Tutaj obraz. Dobrej recenzji od klienta. Ci bywają, no, wymagający. Niby zadowoleni, ale zawsze jakieś ale, no więc dążyć zamierzam do tego, by te recenzje były perfekcyjne. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze z akcesoriów łazienkowych? A gdybym dał tutaj jeszcze 1700 dolarów, gdyby jeszcze tutaj dać kabinę prysznicową, nawet tą najdroższą, to klient mógłby być zadowolony. Teraz sobie tak myślę. O. Proszę bardzo.
No, co jest? Coś blokuje drogę. Aha, tu są drzwi. Dobra, jestem ślepy. Dobra. Przeniesiemy to. Kwiatuszek, chodź tutaj. Damy cię tu. A kabinę przestawimy w to miejsce. O. Czy teraz okno? Nie. No tak, okno jest zasłonięte teraz. To też tak nie do końca dobrze. Dobra, przestawimy to. I przestawimy wannę. Wannę damy w tym miejscu. O, dokładnie, przy oknie. A. Obraz, tamten obraz zaraz zabiorę. Przestawię obraz. O. Powiedzmy, że dam obraz tutaj. Prysznic postawię tutaj, w tym miejscu. Tu jest wanna. No i generalnie wygląda to całkiem zacnie. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy wygląda to zacnie. W tym miejscu dam zegar, delikatnie przestawię. Zobaczymy jeszcze, czy na tą ścianę nie będzie lepiej dać obrazu. Nie. W ogóle ten obraz tak naprawdę jest zbędny, ale dodamy go, żeby zobaczyć, zrobić taki test, czy doda to więcej punktów do recenzji od klienta. No i dobra, myślę, że to na tyle. Trzeba kończyć to zlecenie i brać się za następne. Oddaj zlecenie. Idzie. Idzie pani, która będzie teraz oceniała lustro. Co myśli o lustrze, które... No, nie do końca jest zadowolona. Pewnie dlatego, że jest takie przekrzywione. Może po prostu nie udało mi się obrócić. No nieważne. Kabina prysznicowa jest zadowolona. Patrzymy dalej. Co tutaj? O, zadowolona jest. W porządku. A to nie wiem, co to akurat oznacza. O, proszę bardzo, jest zadowolona z kwiatka prawdopodobnie. No i gra gitara. Teraz chyba piszę recenzję. Tak jest, odblokowano nowe przedmioty. Nocna kuchnia, pełen klasy zestaw kuchennych mebli z ciemnym wykończeniem. Elegancko, pasuje. Dobra, sprawdzimy teraz tą recenzję, którą otrzymałem. Gracz, recenzję. To tak, jakby ktoś wymienił drzwi wejściowe na magiczny portal do innego miejsca. Kompulsator działa cuda. To jest lepsze niż sobie wyobrażałem. Masz napiwek ode mnie za dobrą robotę. Ajde tram. No spoko. No i oczywiście zabrakło co nieco do perfekcji. Preferowane wyposażenie. Wystawione przedmioty mogły być modniejsze. Zegar ścienny, simple. Peperomia naścienna. Dobra, dobra. No więc tak jak już myślałem. Co nieco nie pasuje, jak zwykle. Użyto tanich mebli. Nowoczesny uchwyt na papier. Kategoria istotna. No sorry, no sorry. Dobra, postaramy się w kolejnym zleceniu. Ale uwaga, już jest 7530 dolarów na koncie. Czyli mogę teraz przejść do mojego domu, do mojego mieszkania. I uwaga, mogę podłączyć ogrzewanie. Zatem zamawiam gościa, który w tym momencie podłącza w moim mieszkaniu ogrzewanie. I teraz będę mógł zacząć to remontować. W ogóle małe to mieszkanie, strasznie. No to lecimy. Okej, najpierw musimy trochę to miejsce wysprzątać. Wyślij mnie do środka i zajmijmy się tym od razu. Wiesz, o co chodzi? A, i mam dla ciebie niespodziankę. O, proszę, niespodzianka. No to sprawdzamy. Rozpocznij sprzątanie. Baraki. Dobra, rozpocznij sprzątanie. Odblokowano składzik. Możesz teraz przechowywać przedmioty, które udało ci się naprawić w nowym, lśniącym składziku, który udało się namierzyć twojemu wujkowi. Raz zachowane przedmioty mogą być później umieszczone w dowolnym mieszkaniu podczas trybu renowacji. Spoko, czyli prawdopodobnie będę mógł różnego typu przedmioty, które są z kupionych mieszkań, tak naprawdę do wyrzucenia, przechowywać i umieszczać. Na przykład odnowione, o ile będzie się dało odnawiać, w kolejnych mieszkaniach, które kupię i będę remontował. Spoko opcja. Zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra, zamknij. I teraz tak, wujek, bierz się za sprzątanie. Napraw, szansa 100%. Oczywiście, piłkarzyki są spoko. Kto z was lubi piłkarzyki? Piszcie w komentarzu, śmiało, piszcie. W ogóle napiszcie, jakbyście widzieli to moje mieszkanie tutaj. Co mam tutaj zrobić, jak je wyremontować, bo póki co nie mam żadnego pomysłu. Jedziemy dalej. Wujek, wyczyść. Bardzo proszę. Pracowity ten wujek, trzeba przyznać. Taki dość starszy gość,
ale jednak pracowity. Dobra, odnów szansa 79. Oczywiście, spróbujemy to odnowić. Ciekawy jestem, kiedy się coś skrzani przy tym odnawianiu. W pierwszym odcinku odnawiałem w mieszkaniu wuja właśnie wszystkie przedmioty i udało się je wszystkie odnowić, nie było żadnego problemu. Też między innymi w okolicach 70-80% skuteczności było na każdym przedmiocie. No i dobra, wujek gotowy, tak? Co tu jeszcze możemy zrobić? Miałeś dla mnie niespodziankę. Wyjdź. Dobra. Jesteś pewien, że chcesz wyjść z lokalu? Nie. Ale kurczę, nie widzę, żeby wujek miał tutaj jeszcze coś do roboty. Mogę go wysyłać w dowolne miejsce. Okej. Mam 6 tysięcy w gotówce. Jakim cudem? Jakim cudem mam 6 tysięcy? Przecież tyle to ja wydałem przed chwilą na ogrzewanie. Czegoś nie rozumiem. Ale dobra. Wujek, sprzedaj za 600. Zabierz do składzika gracza. Nie, nie. Dobra, zobaczymy teraz tutaj. To jest to. Tylko pytanie, gdzie ten składzik znajdę? A tutaj, dobra, jest składzik. Nic tutaj nie ma. Okej, okay, czyli tak to działa. Możemy wysłać do składzika. Okej, okay, przetestuję to teraz. Dobra. Odblokowane osiągnięcie. Dobra, i teraz w składziku. Dokładnie. Idealny sprzęt dla fanów retro gamingu i wspólnego grania ze znajomymi. Spoko. Generalnie to też mogę zabrać do składziku. No i gra. Teraz będę mógł powoli remontować to moje mieszkanko. Jakże małe, a później je sprzedam. Teraz myślę, że przejdę ponownie. Wujek, wyjdź. Czy chcesz wyjść? Tak. Tym razem chcesz. Nieźle. Teraz w końcu możemy się zabrać do wykończenia włości twojej ciotki. Spoko. Aha, czyli mam teraz robić remont tego mieszkania. No dobra. Niech będzie. Rozpocznij remont. Odblokowano narzędzia przebudowy. Gotowy na rock and rolla. Otrzymałeś właśnie dostęp do narzędzi do budowy i burzenia ścian. Używaj odpowiedzialnie. Dobra, czyli zadaniem moim teraz jest wyremontować to mieszkanie. Jak widzisz, udało nam się odblokować nowe narzędzie remontu zwane przebudową. Wypróbujmy je. Na początek zburz jedną z wewnętrznych ścian. Dobra, tak zrobię. Pytanie, gdzie to jest? Przebudowa. Burzenie. Proszę bardzo. Satysfakcjonujące. Sprawdźmy, czy budowanie ścian pójdzie ci tak dobrze, jak ich burzenie. Oczywiście, że tak. Wujku. No co ty? Tylko, że gdzie ja bym chciał dać tą ścianę? Tutaj? Nie, nie, myślę, że nie. Kurczę, tutaj, no. Z powrotem tam w to miejsce. Nieźle, teraz pora na drzwi. Można je wstawić jedynie w istniejące już wewnętrzne ściany. Spróbuj, czy sobie poradzisz. Drzwi. Dobra. No tu mógłbym wstawić drzwi. Wygląda na to, że znasz już wszystkie podstawy. Teraz wystarczy odhaczyć wszystkie wymagania z listy. Pamiętaj, że im lepszy wystrój wnętrza, tym lepsi lokatorzy będą zainteresowani wynajmem. Ale to już twoja działka. Ja się na tym nie znam. No dobra, w porządku. Zatem pora wziąć się za remont tego mieszkania. Co tu mamy do zrobienia? Z rzeczy ogólnych siedzenie, lodówka. Grzejnik jest, skrzynka z elektryką jest, sypialnia, łóżko, łazienka, kompakt WC. Dobra, czyli zaplanujmy, powiedzmy, zaplanujmy, gdzie będzie sypialnia, gdzie będzie łazienka i ogólnie pokój dzienny z taką, powiedzmy, małą kuchnią, bo tak by trzeba było to ogarnąć. Zatem budowanie. Dobra, budowanie, robimy ścianę. Na pewno tutaj zrobimy. Coś takiego. Tak, tak, wiem, nie ma tam dojścia do mebla. Zaraz to ogarniemy. Czyli powiedzmy, że tutaj mogłaby być sypialnia, taka dość mała. W tym miejscu na przykład zrobimy łazienkę, a tutaj będzie kuchnia z takim, powiedzmy, salonikiem. Coś takiego. I teraz dajemy drzwi. Pierwsze, drugie. Okej.
I pytanie z salonu też można. I tutaj tak samo zrobimy coś takiego. No, dosyć sporo tych drzwi, ale myślę, że to będzie takie przestronne mieszkanko. Dość małe, to w sumie kawalerka. Dobra, bierzmy się za robotę. Ściany. Pomalujemy ściany w pierwszym pomieszczeniu, w tym saloniku, taki salonik, kuchenny salonik. Dobra. Jak najbardziej to jest odpowiadający kolor, odpowiadająca tapeta, niech będzie. I od razu podłoga. Podłoga, od razu nie ma na co czekać. Coś jaśniejszego czy ciemniejszego? Wydaje mi się, że może coś takiego? Tak, takie jasne mieszkanko to będzie. Dobra, podłogę. Tak mi się wydaje, że mógłbym wszędzie zrobić całkiem podobną. O. Tak. Spoko. Podoba mi się. Jedziemy dalej. Czyli tutaj będzie, powiedzmy, taki aneks kuchenny, telewizor, jakaś sofa. Tutaj miała być sypialnia i tutaj łazienka. Dobra, to teraz sypialnia. W sypialni kolor podłogi już jest. Ściana. Coś w odcieniu właśnie takiego błękitu. Jak najbardziej. Tak, żeby się spokojnie mogło odpoczywać. Skrzynka z prądem tu jest, ale niech będzie, to nie przeszkadza oczywiście. Jedziemy dalej. Okej, gotowe. Całkiem ładnie, naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Ten grzejnik jest hardkorowy. Myślę, że dość szybko go wymienię. 4505 dolarów mi zostało. Sypialnia jest. Pora na łazienkę. Robimy łazienkę. Białe płytki. Dokładnie, pasuje. Jak najbardziej. Brak zastrzeżeń. Coś takiego. Całkiem fajne. No i mielibyśmy odmalowane to mieszkanie i położoną podłogę. Już wygląda to zupełnie lepiej niż przed chwilą, gdy mogłem rozpocząć oczywiście remont. Dobra, przejdę teraz do kuchni i pokoju dziennego. Rozpoczniemy od lodówki. 4000 dolarów. Dobra, bierzemy oczywiście najdroższą. Jeżeli braknie kasiory, to lecimy wykonać jakieś zlecenie. Musi być to mieszkanie na wypasie, żeby je wynająć za dobre pieniądze. I teraz tak, mamy lodówkę. Przechodzimy dalej do sprzętów kuchennych i zrobimy sobie na początek kilka szafek. Ale może niekoniecznie w tym miejscu, chociaż to tak by trzeba było zaplanować, żeby tu się wszystko zmieściło. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało przy tych drzwiach. Nie, jest ok. Nie ma błędu, to najważniejsze. I dajemy kolejną. Dobra, jeszcze jedną. Dokładnie. Coś takiego jak najbardziej ok. I teraz toster. Postawimy tutaj toster. Jakiś kosz by się przydał. Kosz na śmieci. Kosz na śmieci. Gdzie jest kosz na śmieci? Tutaj nic takiego nie widzę. Gdzie jest kosz na śmieci? Tutaj są elementy jeszcze nie odblokowane. Warsztat i zewnętrzne. To może być ciekawe. Okrągły kosz na pranie. Kosz na bieliznę. Czyli tutaj gdzieś powinien być jeszcze zwykły kosz. Kosz na bieliznę. Gdzie jest kosz? Tutaj nie widzę, dalej nie widzę. Tu są stoły i krzesła. Tutaj już byłem. Patrzymy dalej. Tutaj także nie widzę. Jeszcze co, nie ma kosza? Szok. Jeszcze patrzymy dalej. No nie ma normalnie. Albo jestem ślepy. Jeszcze raz szybki przegląd. Kosz. Gdzie jest kosz? Ja się pytam, gdzie jest kosz, ludzie? Mhm.
coś wybuchło. Ale to spokojnie. To na fanpage'u. Dobra, lecimy dalej. Cyk. Słuchajcie, nie ma kosza. Jeżeli wy widzieliście, to napiszcie w komentarzu. Ja później to dodam. Dobra, lecę dalej. Siedzenie? Nie. Jeszcze przejdziemy do tych kuchennych rewolucji. Ekspres do kawy. Oczywista oczywistość. Jak najbardziej musi się tutaj znaleźć. I przydałoby się oczywiście zlew kuchenny. Zlew myślę, że można by postawić gdzieś tutaj. O, coś takiego. Tutaj jeszcze taki kuchenny aneks. Aneks wykończeniowy dodać. Teraz przyda nam się kuchenka oczywiście, elektryczna i gazowa jest. Elektryczna, myślę, że indukcyjna, o, indukcyjna będzie jak najbardziej odpowiednia. I zostało $600, za chwileczkę trzeba się wziąć za robotę, czyli jakiś tam remoncik, jakieś zlecenie. Okap, i jeszcze uda mi się okap kupić, który dam właśnie tutaj nad ten płytę indukcyjną. Ok, czyli zlewik tutaj mamy, płytę mamy, jeszcze by się przydała zmywarka. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest zmywarka. Wstępnie nie widzę. Może później odnajdę, ale i tak nie kupię. Kuchenka indukcyjna, to jest to, co już mam. Dobra. Jeszcze, aha, 700 lodówka. Aha, to jest lodówka, myślałem, że szafka do zawieszenia. Dobra, to jest lodówka. Tutaj jeszcze bym coś chciał dać. Co ja bym tutaj chciał dać? Czajnik? Czajnik. Oczywiście, że czajnik. Czajnik i jeszcze jakąś rzecz chciałem tutaj postawić, tylko już zapomniałem, gdzieś mi mignęła. Co to było? Kuchenka, dokładnie, kuchenka. $194 mam, a ta najdroższa kosztuje, z tego co widzę, najdroższa z tych, które mam dostępne teraz, 169. No i generalnie kuchnia jest naprawdę wyposażona teraz już dobrze. Nie ma się do czego doczepić. Są wszystkie sprzęty, prezentuje się to całkiem sympatycznie. Sami zobaczcie. O, proszę bardzo. Całkiem sympatyczna kuchnia. Nie ma się tutaj czego doczepić. No i gra. Dobra. Tak więc ten remont, jak widać, chwilę dość długą zajmie. Teraz zabierzmy się za kolejne zlecenie. Dobra, w takim razie przechodzę do smartfona. Następnie wybieram zlecenia. I uwaga, coś z dobrą kasiorą. Taylor. Sportowiec szuka architekta. W potrzebie nowego projektu sypialni. Wymagania. Stwórz nową sypialnię. Budżet $4200. Oferuje premię, jeśli zlecenie zostanie ukończone w 5 dni. O, spoko. Biorę to. No i od razu przechodzę do lokalizacji. No co jest? Muszę zakończyć chyba to konkretne. Czemu się nie da przejść? Dobra. Teraz tak. Wyjdź. Wychodzę. I teraz mogę przejść do biegu. Dobra. To jest to. Taylor. Dobra. Rozpocznij. Czyli tak. Mamy sypialnię. Lampka biurowa jest preferowana. I zegar. Termin 5 dni. Wyrobimy się. Wyremontuj mieszkanie. Dobra. Sypialnie, pojedyncze łóżko, ławka do ćwiczeń, lampa, mała roślinka, plakat motywacyjny, hantle, wykończ podłogi, wykończ ściany. Zaczniemy od podłóg. Co oni sobie tu życzyli? Tu chyba nie było życzeń żadnych specjalnych, zatem można wybrać samodzielnie. Tak prawdę mówiąc, nie ma z czego wybierać, no ale coś tam spróbujemy, coś wybierzemy. Dobra, tutaj przestawimy się delikatnie i powiedzmy, że weźmiemy coś również jasnego. O, elegancko. Teraz przechodzimy do ściany. Żółty lub brązowy? Myślę, że brązowy do tego typu podłogi będzie optymalny. Malujemy. No i jest całkiem zacnie. Przechodzimy dalej. Pojedyncze łóżko. Pojedyncze łóżko,
ile mamy kasiory? 3630. Dobra, może być, jak najbardziej. Nawet pasuje. Nawet całkiem dobrze pasuje. Łóżko jest załatwione. Ławka do ćwiczeń. Ławka do ćwiczeń. O kurczę. Drogi sprzęt. Gdzie by to umiejscowić? Myślę, że tutaj tak. O, coś takiego. Albo nie. W ten sposób. Dobra. Ale to było drogie. Został 1000. To jest, będzie ciężka sprawa. Trzeba będzie oszczędzać. Lampa. Dobra. Za 100. Lampa musi na czymś stać? Nie, dobrze było. Pyk. Obrócimy ją. Spoko. Idziemy dalej. Mała roślinka. Ta mała roślinka jest całkiem sympatyczna. I postawimy ją, powiedzmy, tutaj, w tym miejscu. Plakat motywacyjny. Stój cool. Okej. Myślę, że jeszcze jeden, nieco większy, tak żeby jeszcze bardziej motywował. I mamy $837 i jeszcze dosyć... Nie, już praktycznie jesteśmy na ukończeniu. Handle. Za 169. Dla sportowca. Dobra, nie ma problemu. Hantę dajemy w tym miejscu. I teraz tak, lampa biurowa i zegar. Lampa biurowa. To jest lampa biurowa? Nie, to raczej chyba... No, tak, trochę tak. Dobra. Lampa biurowa i zegar. Zegar. Na początek zegar. Zegar. Tu. To jest budzik, no niby zegar. Zegar ścienny. Damy ścienny, dobra? W tym miejscu. Jak najbardziej. Pasuje. Dobra. I lampa biurowa. Jeszcze. Jeszcze będę szukał lampy biurowej. Lampa biurowa. Jeszcze się troszeczkę gubi tutaj. Ale to myślę, że kwestia czasu. Lampa naścienna. Lampa. My szukamy lampy biurowej. No właśnie. Wieszak. To są wszystko wieszaki. I może gdzieś tutaj będzie. Nie, tu byłem. Tu nie widzę. Tutaj raczej tego nie będzie. To by było dziwne. Tutaj nie ma tej lampy. Lampa naścienna. Lampa. Biurowej nie widzę. Gra. Głośnik naścienny. Idziemy dalej. Jeszcze zetkniemy dalej. Także nie widzę. Tu chyba jest. Lampa biurkowa. Biurowa. Tak, dokładnie. Ale żeby taką lampę, to jeszcze przydałoby się na przykład jakieś biurko. Zdecydowanie by się przydało, zwłaszcza dla sportowca. No więc coś tutaj spróbuję jeszcze odnaleźć. Tu są same łóżka. Dobra. Tu są same łóżeczka. Jedziemy dalej. Nie ma biurek? Żadnego biurka? A może jakąś szafkę? Ile tu mamy? $400, a to... $400 kosztuje, a 638 mamy. Dobra. Coś takiego. Tutaj będzie biurko. Tak, 390. Na wypasie? Na wypasie. Dobra. Zrobimy mu biureczko, niech się cieszy. Pyk. W tym miejscu. I wracamy do lampy. I znowu zapomniałem, gdzie ona jest w ogóle. Tutaj. $59. Tam ciemno. Pyk. Dobra, gra. Jeszcze coś tutaj się zmieści. Ten kwiatek postawimy na biurku. O, coś takiego. Całkiem sympatycznie wygląda. Dobra, i lecimy dalej. Jeszcze coś tutaj za te $200 wymyślę. Na przykład darta. Nie, 500, nie kupię tego. Żetony, element dekoracyjny. Sprawdzam dalej. Może jakiś kwiatek większy. O, coś takiego.
Spoko, tylko może nie w tym miejscu. Przy łóżku? No też nie, tutaj ta lampa jest. Przy wejściu. O, już lepiej. Zdecydowanie lepiej. I jeszcze jakiś obraz może. Głębinowy oktorok. Dobra, $25. Pasuje. Jeszcze na tej ścianie. Coś by się przydało. Może lustro? Nie, nie stać mnie na to lustro. Lustereczko, powiedz przecie. Na ziemi nie będziemy kłaść. Na ziemi nie. Globus może jeszcze mu to damy. Nie, też nie. Sportowiec by się przydał, coś sportowego generalnie. Co by to mogło być na przykład? Może wieszak? Nie, no wieszak też nie. Bardzo. Lecimy dalej. Co tu dalej takiego ciekawego jest? Może taką mapę jeszcze. Sporo obrazów generalnie. Ale powinien być zadowolony. Myślę, że będzie zadowolony gość. No i dobra, może jeszcze dywanik. O, taki dywanik. No i tak by się to prezentowało finalnie. Myślę, że nie jest źle. Lampka biurowa i zegar. Nie wiem, zegar jest przecież, ale chyba nie o taki zegar chodziło. W tym wypadku koniecznie chyba, bo to jest ścienny, tak. Jemu chodziło o ten zegar za tysiaka. Będzie niezadowolony. Składzik. W składziku mam piłkarzyki, które mogę sprzedać. Ale czy ja je chcę sprzedawać? Na rzecz tego zegara myślę, że nie. Czy tutaj coś jest jeszcze do sprzedania z tego? Ile to kosztowało? 30. Troszeczkę mało. Ciężki orzech do zgryzienia. Teraz mam co tu zrobić? Czy sprzedać piłkarzyki, aby mieć 1000 na ten zegar? Bo ewidentnie o ten zegar chodziło. Czy może... raczej... spodziewać się nieco gorszej recenzji. A trudno, niech będzie gorsza recenzja. Dobra. Oddaj zlecenie. O Jezus, 30%. Co tam było nie tak? Jezus, co ja kliknąłem? No dobra, trudno, sprawdzamy. Łóżko się podoba. Patrzymy dalej. Biurko. Podoba się. No i elegancko. Ławka do ćwiczenia. Musi się podobać. Podoba się. Elegancko. Elegancja Francja. Proszę Państwa. Patrzymy dalej. Kwiatek całkiem spoko. No to generalnie opinia nie powinna być zła. Czwarty poziom już jest. No i gra. Otwórz aplikację i sprawdzamy recenzje. Zobaczyć swoje mieszkanie wyremontowane w tak mistrzowski sposób, bezcenne, bez większych zażaleń. Preferowane wyposażenie, nie znaleziono preferowanych przedmiotów, zegar, tak? Czyli tak jak czułem, tak jak się skapłem na koniec. No ale trudno, trudno, już zegara nie będzie. Kategoria ignorowana, brak uwag w problemach i wystrój. Pokoje mają bardzo słaby wystrój. Sypialnia. Słaby wystrój. Jestem słabym dekoratorem. No trudno, trudno. $2605 na koncie. Można się zabrać za kolejne zlecenie. Jeszcze nie przechodzimy do miejscóweczki naszej, tylko przechodzimy do kolejnego zlecenia. Smartfon, smartfon, smartfon. Tyk. Zlecenia. Co tutaj ciekawego? Mamy za 200. Hej ty, potrzebuję projektanta wnętrz, elastyczny budżet, sprzęt sportowy to mus. Wymagania: stwórz nową sypialnię, budżet 5950. Oferuję premię, jeżeli zlecenie zostanie ukończone w 5 dni. Freddy, biorę to. Dobra, no i od razu lecę do Freddy'ego. Która to chata? No jest to. Dobra, rozpocznij remont. No i szybciutko remontujemy. Sypialnia. Sypialnia, pojedyncze łóżko, ławka do ćwiczeń, lampa, mała roślinka, plakat motywacyjny, dwa plakaty motywacyjne, hantle, wykończenie podłogi i ścian, szary lub niebieski. Wykończenie ścian, ściany niebieskie. Tylko które to jest pomieszczenie, tak prawdę mówiąc? Okej. Okay. Będzie to. Pyk. Na niebiesko. Pasuje. Ściany wykończone. Podłogi. Panele lub linoleum. Tutaj myślę, że damy panele. Takie panele.
chociaż nie do końca chyba pasują. Te są lepsze. Zdecydowanie lepsze. Dobra. To te dwie rzeczy wymagane w tym mieszkaniu mamy gotowe. Plakat motywacyjny. Całkiem podobne to zlecenie. Proszę bardzo. Jest plakat motywacyjny. Hantle. Dobra. Tutaj damy w taki sposób te hantle. Mała roślinka. Nie, to nie pasuje. Myślę, że kaktus, jak już. Ale to na jakiejś półeczce najlepiej. No za chwilę, ale dobra, niech sobie leży tu. Chociaż nawet ładnie wygląda, jak sobie przy tych hantlach tak leży. Prawda? Widzowie, dajcie znać. Myślę, że jest spoko. Dobra. No to byśmy mieli gotowe. No i lecimy dalej, lampa. No damy tą droższą. O, w tym miejscu. Pojedyncze łóżko. Nie, te najtańsze nie, bo będzie dym. Powiedzmy, że takie. O. Idealna miejscówka. Dobra, pasuje. Plakat motywacyjny jeszcze jeden. O, cudownie. Coś takiego, dokładnie tak. I ławka do ćwiczeń za 2000. O, takie szybkie zlecenie. Proste zlecenie. Ławkę obrócimy. Jeszcze raz. O, w taki sposób. No i można powiedzieć, że gotowe. Jeszcze zegar. Zegar, właśnie, zegar. To jest to samo zlecenie chyba. Dokładnie te same zadania do wykonania. Co przed chwilą. No dobra, niech będzie. Zatem jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? Gdzie ten zegar był? Ten zegar był gdzieś tutaj. Zaraz go znajdę. Dobra, nie tu. Kurczę, no normalnie jestem ślepy. Zegar, gdzie ty jesteś, drugi zegarze? Tu jest zegarek. Stał sobie taki piękny, duży. Pionowy. A teraz go nie ma. Może jeszcze jakąś szafkę bym mu tu wrzucił, nie? O, proszę bardzo, całkiem fajnie to wygląda i dobre miejsce. Wiatrak, jakby się sportowiec upocił. O, też spoko opcja. Niech ma, niech się chłop cieszy. Patrzymy dalej, gdzie ten zegar jest? Głośniki. Muza by się przydała jak najbardziej do ćwiczeń, czemu nie? Ale zegar, on chciał zegar. Ja tego zegara nie mogę znaleźć. Binder. To jeszcze raz dokładnie patrzę. Gdzie ten zegar? To miało być szybkie zlecenie, a teraz będę zegara szukał. Dobra. Zegar ścienny. To jest zegar ścienny, nie? Ale zobaczymy, no może o to chodziło tym razem, o dziwo. No nie, niestety nie o to. Musi to być. Wieszak. No i jak tu klienta zadowolić, jak zegara nie mogę znaleźć? Preferowane meble, zegar. Preferowane meble, zegar. No tak, tylko że... To mieszkanie remontuje ślepy, który zegara nie widzi. Dobra, trudno, kończymy to zlecenie. Domek, oddaj zlecenie. Nowy typ zadań dostępny w aplikacji zleceń. Odblokowano zlecenia całkowitej aranżacji. Proszę bardzo.
Elegancka opcja. Teraz recenzja. Zadowolona. Ja także. Sprawdzamy dalej. Łóżko, spoko. Plakaty motywacyjne, też spoko. Ławka, spoko. Zegara nie ma. Lampkę teraz sprawdzę. Zadowolona, nie ma się czego, do czego doczepić. I czas na recenzję, czekamy teraz na recenzję, zobaczymy co takiego. Odblokowano nowe przedmioty, zdobywać doświadczenie wykonując zlecenia, kupując mieszkanie i podpisując umowy z najemcami, aby wbijać kolejne poziomy i odblokowywać nowe przedmioty. Okej, w porządku. I lecimy dalej, zobaczymy sobie teraz tutaj na tą recenzję. Agent kompulsator nie wykazał się niczym specjalnym, ale nie mam na co narzekać. Może nie jest to wyraźne na pierwszy rzut oka, ale kompulsator wie jak dobrze remontować. No co? Jesteś... Freddy, jesteś zadowolony czy nie? Preferowane wyposażenie, znowu chodzi o zegar. Tak. Freddy, wybacz, ale niedowidzę i nie udało mi się znaleźć tego zegara. Jeszcze w stroju coś nie pykło. Pokoje mają bardzo słaby wystrój. Sypialnia. Kategoria istotna. Sypialnia. Nie było mowy o sypialni. Dobra, problemy, brak uwag. No i gra. Słuchajcie, mamy tutaj nowy tryb. Zlecenia. Coś tutaj nowego się pojawiło. Rodzinne mieszkanie do zaprojektowania. Ktoś coś, mile widziane doświadczenie w pokojach dziecięcych. Wymagania. Całkowita aranżacja. Budżet 12750. Do zarobienia 4200 dolarów. I w kolejnym do zarobienia przy całkowitej aranżacji jest 3100 dolarów. Ale to, drodzy widzowie, zostawimy sobie na kolejny odcinek, bowiem w dzisiejszym udało się wykonać zadanie główne, czyli udało się dostarczyć ciepło do mieszkania, które otrzymałem od wujka po cioci. Mało tego, udało się dodać tutaj wyposażenie kuchni i jest już 5000 zarobione na to, aby tę kuchnię przekształcić w kuchnię z salonem. Na wypasie. Zrobimy to w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku przede wszystkim zajmiemy się pierwszym remontem całkowitym mieszkania ze zlecenia. I zorientujemy się również, ile należy uzbierać gotówki, aby móc wynająć pierwsze mieszkanie, w ogóle kupić pierwsze mieszkanie, a później je wynająć, w ogóle jakie są stawki, jak to w ogóle w tej grze wygląda. To był drugi odcinek, dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu. Zapraszam Cię na grupę na Facebooku dla graczy. I myślę, że do zobaczenia już niebawem w trzecim odcinku. To by było na tyle. Trzymaj się, do usłyszenia. Cześć!